wami, wszyscy mam nadzieję wypoczęci, zrelaksowani i stęsknieni za kolejną porcją show biznesowych nowości. No to ruszamy. Dziś w programie na tapecie między innymi. Mąż figury przerywa milczenie. Szyc podrywa kobiety przez internet. Tajemnica romansu Marka Kondrata. Na dobry początek spotkanie z Anią Ortodoks, pierwszą damą polskiego metalu. Dzień dobry. Podoba ci się to określenie? Metalu to nie. To właśnie czego? Roka, mrocznego roka, no mogę właśnie tak powiedzieć. Z przyjemnością tak słucham, jak jestem tak nazywana, aczkolwiek chcę od razu powiedzieć, że mam mnóstwo koleżanek depczących mi po piętach i absolutnie nie zamierzam, przyjmując taki tytuł, z uśmiechem jakoś ich dyskredytować. No właśnie, bo ty jesteś raczej pozytywna w stosunku do następczyń ewentualnych, nie? Raczej tak. Ze wskazaniem na raczej. Mówisz, różni są ludzie. Ale ty byłaś pierwsza, prawda? Przed tobą chyba, kto? Ja wiem, no zawsze były jakieś tam dziewczyny śpiewające. Mówię o sobie dziewczyna, jak ja byłam początkująca. Ja wiem, bo ty masz tyle lat, ile ma Kloster Keller, ja wiem. No właśnie. No. No nie, to też wtedy jeszcze pamiętam. Jeszcze przed 30 jesteś. No, to zdecydowanie. Grubo, no. No. I różne dziewczyny wtedy były, bo wiem, że dostawałam na przykład szału, jak ktoś mi kolejny mówił, powinnaś tak śpiewać jak Kasia z zespołu Wielkanoc, taka ruda dziewczyna. Nie, że ona coś źle śpiewała, tylko ona śpiewała zupełnie inaczej, delikatnym głosem, a tak śpiewała, a ja byłam wtedy zwolenniczką. No zupełnie inaczej. A tu mówi, Kasia, jak ona pięknie śpiewa, patrz na nią. I wiem, że ta Kasia była na zasadzie tego synka sąsiada z nienawidzonego. Tak. Także nie byłam bynajmniej pierwsza. Była, pamiętam, druga Kasia Kulda z zespołu takiego kosmetyki Mrs. Pinky. Był Gawliński w tym swoim zespole, jak on się nazywał? Madame. To też był taki klimat trochę, nie? Tak, no, natomiast on nawet na wtedy jeszcze skalę, nie był kobietą, więc mnie nie porównywano do niego jako do wokalistki. Aczkolwiek, ale podobne klimaty. Pamiętam, że w pierwszych recenzjach z płyty zespołu Wilki, gdzie notabene ja nawet brałam udział na na chórkach. To pamiętam jak dziś, że były porównania Roberta Gawlińskiego do mnie właśnie. Proszę. I one wcale nie były głupie, nie to, że on ze mnie ściągał czy coś. My dokładnie się wywodzimy z Robertem Gawlińskim z tego samego nurtu, tych samych wokalistów słuchaliśmy. A powiedz, a skąd ta sama szkoła? W tobie ten mrok, bo ty jesteś bardzo jasna w sensie takim psychicznym również, pełna poczucia humoru. No, znaczy, widzisz... Z błyszczącym okiem. Ja jestem tak na co dzień, jestem osobą bardzo kontaktową, bardzo lubię ludzi, jestem ekstrawertyczką, lubię się śmiać dużo, mam poczucie humoru i tak dalej, natomiast tak naprawdę kiedyś takiego pięknego sformułowania użyłam i już go zostawię. Dno duszy mam wysłane czarnym aksamitem. Tak ładne. Naprawdę ja jestem właśnie taka. Podszewkę mam aksamitną. Czy to fundament oznacza, czarny bardzo. Aniu, że depresja, o której mówiłaś wielokrotnie, nigdy nie stanie się twoją historią? Wydaje mi się, że nie. A paradoksalnie... Ja już nauczyłam się z tym żyć. No. No właśnie. Paradoksalnie dosyć zabrzmi to pytanie, ale myślę, że nie jest pozbawione sensu. Jakie zalety ma depresja? Co ci dobrego dała? Niewiele. A wrażliwość, a teksty, a pewne spojrzenie na muzykę? Nie, bo depresja jest mylona ze stanem takim depresyjnym, psychicznym, który polega na tym, że właśnie ma się takie uwznioślenie mroczne, się pisze teksty, tak, coś. To nie jest depresja w sensie choroby. Depresja prawdziwa jest nietwórcza, kompletnie. Depresja ta chorobowa, co wynik z braku serotoniny, niedoboru serotoniny z mózgu wydzielanej, to jest tak, że rozkłada po prostu na łopatki. Leżę, nic, nie mogę nic zrobić. Jest odrażającym takim oślizgłym, wstrętnym tworem, którego ja nie cierpię.
I z którym sobie radzisz, mam nadzieję, coraz lepiej. Bo moja depresja, no to jak widać po mnie, no nie jest to depresja o dużym nasileniu, takim średnim. To się, w ogóle to się u mnie to już nazywa dystymia. Przewlekła jej formę. No. To jest, wiesz co, to jest poważny próbuję temat. Próbuję się leczyć i ja się cieszę, że mówisz o tym tak otwarcie i głośno, bo to a ja zbieram po łbie za to. Naprawdę? No Boże, jak ja mogę obnażać takie wstydliwe choroby. No jaka, kurczę, wstydliwa choroba? No, czy ja coś jakoś tam no, robię pod siebie, czy coś? Właśnie uważam, że to jest wyjątkowo mało wstydliwa choroba, bo ona nie ma jakichś tam żenujących, że tak powiem, objawów. Ale ty na żaden temat raczej słowa tabu nie znasz, prawda? Oj, znam. O. To tak się wydaje. Właśnie często ludzie, wydaje mi się, że dość prosto myślący, mówią mi, bo ty to każdą swoją tajemnicę wykładasz ludziom na talerzu, o wszystkim mówisz. Co? Nie, ja wcale nie myślę o twoich osobistych tajemnicach. Jest mnóstwo rzeczy, o których nie mówię. Ale dlaczego? No bo właśnie nie ma ich, bo o nich nie mówię. Bardzo wielu rzeczy nie powiem, ale takie coś, że chora jestem na depresję, to wiem, że mi tak pomógł kolega, który wprost o swojej dolegliwości mówił i mi powiedział, że może jak ty masz takie objawy, idź do lekarza. Tak. No i poszłam i dobrze. I dobrze radził. I dobrze, gdyż mogę już od tych 15 lat się twardo próbować wyleczyć. No właśnie słowo twardo, bo to jest kolejna gdzieś jakaś sprzeczność, ale taka cudowna sprzeczność w tobie. Z jednej strony gdzieś jest to choroba, która dotyka... Nie chcę, żeby ta choroba zdominowała całe nasze spotkanie, bo chcę o Klosterkeller teraz, jak najbardziej. Natomiast to się wiąże z Klosterkeller. Dotyka niby słabe osoby, a ty jesteś niesamowicie twarda. Klosterkeller parę razy miało kryzys. Ciągle trwa, ciągle zdobywa nowych fanów, kolejne pokolenia fanów. Jak dziś wygląda sytuacja w zespole? Słuchaj, depresja nie dotyka słabych osób. Nie, właśnie każdego może dotknąć, mocnych też. Kolejny stereotyp. Ja jestem bardzo mocną osobą. Dlaczego Klosterkeller tyle czasu trwa? A na dodatek jeszcze, że tak powiem, cały czas pączkuje i nowe gałązki wypuszcza, tak. Bo to jest ważne, bo są zespoły, które od lat 20 w zasadzie tak są i tak jakby zasklepione w jednym... Co temu mumie im robiono, no? Mumią? Mumifikowano. Nie, ten... Ale wiadomo, dobra, o co chodzi. No. Tak, nie zmieniają swojego stanu. Ja po pierwsze myślę, i po ostatnie myślę, no generalnie, mam jakąś wizję, mam jakieś koncepcje rozwoju, tak. Znaczy nie są to jakieś biznesplany, jak się robi, prawda, tak. W biznesie, ale wiem, o co mi chodzi. Poprzez lata doświadczeń nauczyłam się, jak dochodzić do tego, o co mi chodzi. Wiadomo, popełniam błędy, bo mimo pozoru, że jestem doskonała, to jednak czasem się okazuje, że nie jestem. Tak. Popełniam błędy, ale... A poza tym czasami się po prostu posypie i koniec. Czasem i mimo się planu posypie. No właśnie. Nie zadziała. No ten rok teraz mam taki bardzo dziwny z zespołem ostatni. Znaczy 2014 był jakimś... Chyba najdziwniejszym rokiem Klosterkellerowym. Ale powiedzmy, przepraszam, wejdę ci w słowo, o tym, że twój syn dołączył do Klosterkeller. To jest ładna ciekawostka. Tak, ale to od roku 2015, od początku właśnie moje dziecko wreszcie zaczęło grać w Klosterkeller. Adam, lat 21. Wędniarz. Jest świetnym perkusistą, świetnym. Od dziecka przejawiał wielki talent. Popatrz, co towarzyszy naszej rozmowie. I to jest właśnie on. Teledysk, którym ile ma Adaś? 21 dzisiaj lat. A tu? A tu ma 9 miesięcy. Patrz, jak ten czas szybko proszę leci. Bardzo. I to, proszę Państwa, jest perkusista zespołu Klosterkeller, tak obecny. Jest. Będzie grał moim zdaniem no, co najmniej bardzo długo. Dumna jesteś? Dumna mama? No ba. A nie jest ci trochę szkoda, że nie wybrał łatwiejszej drogi życiowej? To jest najpiękniejsza droga życiowa, no najpiękniejsza. Chciałam usłyszeć. Sama to robię, nikt mnie do tego nie zmusza. I nigdy nie żałowałaś? Nigdy nie żałowałam. Ja bardzo często mówię, że zawód, no nie wiem jak to zawód, fach, bycie muzykiem rockowym zwłaszcza, to jest najpiękniejsze na świecie zajęcie, jeżeli to także jest źródłem utrzymania.
bywa czasem męczące, jakieś poranne wstawanie, jakieś niewyspania, trasy. No ale w każdym zawodzie są jakieś minusy, a za to jakie plusy są. Robimy, co chcemy, jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Robimy to, co kochamy. I tu stawiamy kropkę, Aniu, choć mam nadzieję, że wpadniesz do mnie jeszcze, bo jest mnóstwo tematów, których nie poruszyłyśmy, a bardzo bym chciała. Mogę Cię zaprosić, program na żywo przy świadkach. Ależ jasne, pewnie. To zapraszam ponownie, porozmawiamy wtedy, mam nadzieję, o solowej płycie być może. No na wiosnę. No i cudownie, no i akurat się nam pięknie złoży. Dziękuję, że wpadłaś. Dziękuję, że zaprosiłaś. Ania Ortodoks, pierwsza dama.